Widzę, że jesteście bardzo radosne. Tak, będzie nowy budynek obok naszej szkoły i będą jeszcze... Zabawy. Tak. I taśmy tutaj będą poprzyklejane na naszej... Tak. No właśnie, już wam mówiono, co tutaj będzie, co nowego i co was tu czeka, bo jeszcze trochę nauki przed wami. Tak, mówili nam. Mówili, że będzie nowy budynek. Jeszcze chyba do ping-ponga było, żeby zrobić na dworze. Tak, będzie boisko do ping-ponga i będzie winda. Co byście chciały, żeby w tej nowej szkole było? Co by wam się przydało? Sklepik szkolny. No a poza sklepikiem? Może dodatkowe jeszcze przedmioty. Ja jestem bardzo ciekawa też, bo mają nam odnowić plac zabaw. Od mniej więcej 6 lat negocjujemy rozbudowę szkoły. Pan prezydent 6 lat temu podczas wizyty studyjnej tutaj na terenie szkoły obiecał, że szkoła zostanie rozbudowana, jak widać dotrzymał obietnicy. Rzeczywiście to kolejna taka duża inwestycja oświatowa w miejscu szczególnym, w miejscu, w którym niedawno mówiono o tym, że szkoły nie będzie, że nie będzie tu dzieci. Tymczasem proszę, rozwijają się osiedla mieszkaniowe, rozwija się w Posąsiedzku Politechnika Opolska, pływalnia choćby, czy nawet niedawno mieszkania TBS-u, które tu powstały, więc dzieci są, przybywa ich, szkoła zrobiła się za ciasna i zgodnie ze daną obietnicą rozbudowujemy on nowy budynek. Na dodatek jeszcze dzisiaj zadeklarowałem, że przekażemy pieniądze z budżetu obywatelskiego na to, żeby też poprawić plac zabaw i otoczenie szkoły. My ze swojej strony pisaliśmy pisma do Urzędu Miasta, do pana prezydenta z prośbą o rozbudowę szkoły. Zapraszaliśmy jako Rada Rodziców pana prezydenta, żeby zobaczył, w jakich warunkach dzieci muszą się uczyć, w jakich warunkach nauczyciele muszą pracować. Było to dla nas bardzo ważne, żeby też pan prezydent widział, jak to wygląda, bo inaczej jest wakacje, inaczej jest o godzinie 16, a inaczej jest o godzinie 10, gdy wybiega 350 dzieci na korytarz, jest hałas, ścisk i tak naprawdę nie ma jak przejść. Jest to budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w najnowsze instalacje, które spełniają aktualne wymogi sanitarne. Tutaj zostanie wyremontowana sala gimnastyczna. Z boku sali gimnastycznej zostanie dobudowany łącznik, który połączy starą część budynku z nową częścią. Jeśli chodzi o salę, o pomieszczenia, co będzie się znajdowało na tych poszczególnych kondygnacjach? W nowym budynku będzie 16 sal lekcyjnych, będą pokoje nauczycieli, pedagogów, będzie też zaplecze kuchenne z miejscem, gdzie dzieci będą mogły spożywać posiłki. Obrazowo, szkoła w tej chwili ma 1750 metrów. Sam ten obiekt, który będzie dobudowany, będzie miał 3000, więc będzie to duża szkoła i myślę, że poradzimy sobie z dużą liczbą dzieci, które zagrażają również innym szkołom, na przykład 28, tam też jest ciasno. Wszystkie opolskie szkoły mają dobrą opinię i no, coraz więcej mamy uczniów. Cały czas mówię, że inwestycja w oświatę to inwestycja w przyszłość miasta. Chcemy inwestować jak najwięcej, stąd trzecia kolejna taka inwestycja tego typu w ostatnich latach. Mówię o samych szkołach, bo przecież budowaliśmy też dwa przedszkola, a w tym miejscu pełno dzieci, których widać, widziałem uśmiech na ustach dzisiaj, więc tym bardziej mnie to cieszy. Serce rośnie.